Cześć wszystkim. Ja się nazywam Maciek Wróblewski i na co dzień zajmuję się komunikacją marek, zarówno po stronie agencji, jak i po stronie klienta. I tak samo jak wy, wyjdę z tej konferencji z burzą wielu inspiracji, wielu pomysłów w mojej głowie. Czy może powinienem tworzyć chatboty na Messengerze, czy może dla swoich marek powinienem robić live'y na Facebooku, może live'y na YouTubie, może kanał na YouTubie, może współpracować z influencerami i tych pomysłów jest wiele, wiele. Ale kiedy w poniedziałek przyjdę do biura, to zderzę się z szarą rzeczywistością ograniczonych zasobów, mało osób w zespole i bardzo ograniczony budżet. I tak naprawdę będę miał dylemat, co powinienem robić dla swojej marki, aby sprzedawać jak najwięcej. Ponieważ nie ukrywajmy, że ktoś płaci nam pensję nie dlatego, że tworzymy fajne posty na Facebooku czy fajne live'y, ale dlatego, że nasze działania powodują, że firma sprzedaje więcej i firmę stać na nasze pensje. I tak naprawdę dzisiaj będę chciał wam udowodnić, dlaczego jedno wideo sprzedaje więcej niż 365 postów? Ponieważ w marketingu mamy, tak jak tutaj Maciek mnie zapowiadał, pewien taki mit, że powinniśmy publikować bardzo często, powinniśmy być na tym Facebooku, bo on sprzedaje. Nie ukrywajmy, że Facebook jest idealnym miejscem do employment brandingu, Facebook jest idealnym miejscem do tego, żeby opiekować się naszymi fanami, aby komunikować się z nimi, ale pytanie, czy on rzeczywiście jest w stanie zwiększyć nam sprzedaż. Tak naprawdę z tym dylematem przychodzą nam w odpowiedzi prawa marketingu, bo tak jak architekci mają swoje prawa fizyki, tak samo my, marketerzy, mamy prawa marketingu. I nie mówię tutaj o jakichś poradach internetowych mędrków, tylko o wynikach badań wielu instytutów naukowych i ośrodków badawczych, takich jak na przykład Instytut Ehrenberga Bassa z Uniwersytetu w Nowej Południowej Australii. I komunikacja marketingowa, która nie opiera się na prawach marketingu, jest troszeczkę jak projekt domu, który nie opiera się na prawach fizyki. Efekt może być tylko jeden. Więc jeżeli chcemy sprzedawać więcej, to zastanówmy się, co to znaczy sprzedaje. Co mówią nam badania, w jaki sposób my sprzedajemy więcej naszego produktu, więc zastanówmy się, w jaki sposób konsumenci konsumują nasze produkty. I tutaj pokażę wam taki uproszczony model właśnie z Instytutu Ehrenberga Bassa. A mianowicie na początku klienci, którzy chcą kupić sobie napój orzeźwiający, są spragnieni. W związku z czym oni nie kupują od razu Coca-Coli. Oni mają problem, są spragnieni. Następnie z kolei wybierają kategorię produktów, którą chcą kupić. Czy mają sobie nalać wodę z kranu, czy może iść na piwo, czy może kupić sobie Timbark lub Coca-Colę. I dopiero w kolejnym kroku, kiedy są w sklepie internetowym, na przykład w Tesco online, czy stoją w Żabce przed półką, wybierają markę i ten wybór jest w ułamkach sekundy. W związku z czym mamy taką ścieżkę, kiedy na początku mam problem, następnie wybieram sobie kategorię produktów, które ten problem rozwiązuje i potem wybieram markę, która jest mi najbliższa w głowie. W związku z czym, co to znaczy sprzedawać więcej? Z jednej strony sprzedawać więcej, to jest zwiększać fizyczną dostępność produktów. Czyli to, że kiedy będziemy szukali rozwiązania naszego produktu, to częściej trafimy na produkty naszej marki. A jeżeli prowadzimy sklep internetowy, to częściej użytkownicy będą wchodzić na nasz sklep internetowy. Będzie on łatwiej dostępny, wyżej w wynikach Google i tak dalej, i tak dalej. A z kolei zakupy tam będą bardziej przyjemne. Ale na to marketingiem tak za bardzo nie wpłyniemy, tak bardzo jak na mentalną dostępność. I mentalna dostępność to nie jest świadomość marki. Bo większość facetów zna markę Łada, takich samochodów, ale marka Łada jakoś w Polsce się nie sprzedaje, oprócz tego, że nie ma dystrybucji. Tak samo jak marka Cocolino jeszcze kilka lat temu miała świadomą rozpoznawalność na poziomie 80%, wspomagalną świadomość, a udziały rynkowe na poziomie 3%. Mentalna dostępność to jest troszeczkę coś więcej. To jest to, że my rozważamy w ogóle i nie wykluczamy zakupu danej marki. Jeżeli sobie przyjdziemy na ten nasz proces zakupowy, to widzimy, że dostępność fizyczna jest ważna wtedy, kiedy konsument wybiera kategorię, a ta dostępność mentalna wtedy, kiedy porównuje nas z innymi markami. I zastanówmy się, co to jest ta mentalna dostępność. Mentalna dostępność to jest nic innego jak nie tyle świadomość, jak już wspomniałem, co budowanie struktur pamięciowych u konsumenta, aby on kojarzył nas pewnymi cechami. Pewnymi cechami istotnymi dla kategorii. W kategorii samochodów nie jest istotne to, gdzie jest umieszczony w pozorom podłokietnik, jak wyglądają światła i tak dalej, tylko konsumenci patrzą na takie rzeczy jak bezpieczeństwo, osiągi, technikalia, jakość spalania. Jak sobie przejrzymy
to, jak komunikuje się branża automotive, to zauważymy te najważniejsze rzeczy, które są istotne dla kategorii. I dlaczego właśnie uważam, że na Facebooku to jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe, aby Facebook sprzedawał? Weźmy sobie przykład numer jeden. Marka Łowicz, grupa Maspex, bardzo duże budżety, pewno duża agencja ich obsługuje, 72 tysiące polubień, regularna publikacja, także publikują w formie wideo. No i co oni komunikują? Komunikują to, że Łowicz, choć zagraniczny sos, to jednak smakuje po polsku. No ale przecież w końcu muszą publikować codziennie, bo marka kazała agencji publikować prawie codziennie, więc kolejnym postem jest jakiś konkurs o tym, żeby zrób zdjęcie z czeko dżemem. I o czym nam mówi marka Łowicz w pierwszym poście? O tym, że ten smak jest polski i my smakujemy polskością. Z kolei w kolejnym poście mówi nam o czeko dżemie zupełnie coś innego. Zobacz, jak twoi znajomi jedzą czeko dżem. A w kolejnym z kolei poście mówi o tym, buduje skojarzenie z tym, że Polacy wygrali i wystarczy dodać Brazylii, co jest zupełnie nijak się ma do dwóch poprzednich postów. I tak naprawdę przez to, że tak często marka Łowicz publikuje i buduje zupełnie różne skojarzenia, zupełnie różne struktury pamięciowe z marką. I tak naprawdę co ma składanie życzeń siatkarzom po zwycięstwie z Brazylią z marką Łowicz? Czy ta komunikacja jest istotna dla kategorii? Czy po prostu ktoś uznał, hej, złóżmy życzenia, bo to się będzie klikać? I wniosek numer jeden jest taki, że kampania przede wszystkim musi jednoznacznie odpowiadać na potrzebę biznesową, być przemyślana. Te posty musimy robić w jednym konkretnym celu. Zakomunikowania nowego produktu, zbudowania konkretnych emocji wokół marki, a nie dlatego, żeby postować, byleby postować. I często jest tak, że jesteśmy skuszeni także inną rzeczą, a mianowicie real-time marketingiem. I nie mam nic tutaj do real-time marketingu, o ile on jest przemyślany. Ale często my specjalnie naginamy komunikację naszej marki właśnie po to, byleby zrobić coś fajnego. Czyli marka Łowicz uznała, że teraz gotowanie to nie są już polskie smaki, tylko to jest teraz sztuka wyboru. Zupełnie inny komunikat niż komunikuje na co dzień, byleby pasował do Banksego. Czy McDonald's? McDonald's oficjalnie nie opublikował Banksego, dlatego że to w ogóle nie jest związane z ich pozycjonowaniem ani z ich komunikacją, bo sztuka dystansuje, a McDonald's nie jest marką, która ma dystansować. Czy z kolei Frosta opublikowała taki post, który nijak ma się do kategorii gotowych produktów mrożonych, ale ktoś w agencji pewno na siłę chciał zrobić coś Banksego, bo jest to modne. I czy ma to jakieś przełożenie na to, aby budować nowe struktury pamięciowe? No wcale nie. Pomijając fakt, że częste publikacje to jest nic innego jak ryzyko fuck-upu. Marka Tiger codziennie publikowała jakieś posty na Instagramie i tak bardzo szukała nowych pomysłów, aż w końcu musiała za to zapłacić pół miliona Fundacji Powstania Warszawskiego. W związku z czym kampania przede wszystkim musi tworzyć skojarzenia z marką istotne dla kategorii. I tak jak budujemy skojarzenia wokół wszystkich rzeczy, to klient nie kojarzy nas z żadną emocją, z żadną cechą. Skoro już więc wiemy, że musimy budować nowe struktury pamięciowe, zastanówmy się także, do kogo powinniśmy się komunikować. I co nam mówią badania? Okazuje się, żeby sprzedawać więcej, musimy zwiększać naszą częstotliwość i najłatwiej jest, żeby konsumenci nie już obecni kupowali nasze produkty, tylko abyśmy przekonali tych, którzy jeszcze nie kupują, aby kupili po raz pierwszy. Czyli zwiększenie częstotliwości zakupu od 0 do 1. Jak sobie zobaczymy, jak często kupujemy Coca-Colę, albo jak często Brytyjczycy kupują Coca-Colę, to są badania TNS-u za 2005 rok. Takie badania akurat znalazłem i dla wielu jakby marek to się rzeczywiście powtarza. Okazuje się, przybliżmy sobie ten slajd i zaznaczmy najważniejszą grupę osób. Okazuje się, że ponad 60% osób kupuje Coca-Colę, 60% osób w Wielkiej Brytanii kupuje Coca-Colę od 0 do 2 razy w ciągu roku. I to jest ta największa grupa osób, do których możemy się komunikować, aby zwiększyła częstotliwość. Łatwiej jest kogoś przekonać, żeby kupił kolę drugi raz, niż żeby kupił kolę 58 raz. I w związku z czym, jeżeli wiemy, że powinniśmy się komunikować przede wszystkim do tych, którzy nie konsumują jeszcze naszego produktu, to zobaczmy, do kogo docieramy na Facebooku. Tutaj mam badania, zachęcam sobie do zrobienia zdjęcia, ponieważ w prawej stronie macie zawsze jakby podane źródło. Ewentualnie, jeżeli macie tą aplikację, na której są jakby prezentacje zapisane, to zachęcam do zerknięcia. Dla wielu kategorii Instytut Ehrenberga Bassa przeprowadził badania, do kogo rzeczywiście docieramy na Facebooku. I okazuje się, że w kategorii czekolady, tych kategorii było więcej, dla pewnej marki 80% grupy docelowej w ogóle nie kupuje danej marki. 10% kupuje ją
rzadko, 6% średnio, a heavy userzy to jest 4%. Czyli wiemy, że powinniśmy się skupić na tych 80%. Podczas gdy wśród fanów na Facebooku wcale nie było tych non-buyersów. Fani na Facebooku stanowili przede wszystkim grupę tych heavy userów marek, więc często publikując posty do naszej grupy facebookowej, publikujemy posty do tych, którzy już kupują. Nie przekonamy w ten sposób tych, którzy jeszcze na naszej kategorii nie kupują, bo ich tam po prostu nie ma. Jak zobaczymy sobie inne badania, badania Bineta i badania Fielda z raportu, który bardzo polecam, The Long and Short, które wydało IPA, okazuje się, że kampanie, które są skierowane nie do obecnych stałych klientów, tylko do tych potencjalnych, a najlepiej do całego rynku, de facto osiągają najwyższe efekty biznesowe, jeżeli mówimy o średnim współczynniku zaraportowanej efektywności. W związku z czym wniosek jest prosty. Należy się komunikować do wszystkich klientów naszej kategorii, a nie tylko do fanów. Zresztą wszyscy klienci naszej kategorii, dla marki Łowicz, ile to jest osób w Polsce, wszyscy mężczyźni i kobiety powyżej tam 13 roku życia, około 20 milionów osób, prawda? Do ilu osób docierały takie posty marki Łowicz? Zobaczmy, ile tutaj mamy. 300 lajków, 40 lajków, 16 lajków, to dociera nawet do 5 tysięcy. Załóżmy, niech to dotrze do 10 tysięcy osób. Czyli ile to jest? Kilka procent, kilka promili grupy docelowej. Więc docieramy często, ale do bardzo małej grupy osób. A jak często powinniśmy się komunikować? Zwróćmy sobie uwagę na to, że istnieje korelacja, że im częściej do kogoś komunikujemy nasz komunikat, tym większe prawdopodobieństwo, że dana osoba ten komunikat zapamięta. Ale ta korelacja nie jest liniowa. Bo jeżeli zakomunikujemy coś jednej osobie jeden raz, to zwiększy swoją chęć zakupową o 5%. Jeżeli drugi raz, to już nie o 10%, ale tylko o 7%. Czyli z każdym kolejnym powtarzaniem komunikatu ten przyrost maleje. I weźmy sobie dwie skrajności, jeden raz i 10 razy. Dla jednej częstotliwości 1 mamy wzrost o 5%, częstotliwości 10 mamy wzrost o 17%. I najbardziej efektywna jest częstotliwość 1. Policzmy to sobie, czy lepiej jest dotrzeć do 10 milionów osób jeden raz, czy do miliona osób 10 razy? Moim zdaniem to pierwsze. Dlaczego? Ponieważ kiedy dotrzemy do 10 milionów osób jeden raz, zwiększymy ich chęć zakupu o 5%, czyli 520 tysięcy osób będzie chciało nas kupić. Jeżeli z kolei do miliona osób będziemy docierać 10 razy, liczba impresji jest taka sama, budżet taki sam, to 17,5% osób więcej będzie chciało nas kupić, ale z tej małej grupy stanowi to tylko 170 tysięcy osób. I tak naprawdę wniosek z tego jest prosty, że zwiększanie częstotliwości jest mniej efektywne niż zwiększanie zasięgu. A publikując posty na Facebooku docieramy bardzo często, ale do bardzo niewielkiej grupy osób. I teraz dlaczego mówię, że to akurat wideo jest bardziej efektywne niż publikowanie postów przez 365 dni? Co mówią nam badania? Dlaczego akurat wideo? Jest taki fajny raport, także Bineta & Fielda, nazywa się Media in Focus, o efektywności mediowych różnych działań. I tutaj okazuje się, że w kategorii online wideo przynosi 21, jest 3 razy bardziej skuteczniejsze niż inne formy komunikacji online'owej. Jeżeli sobie patrzymy na inne badania, tak mogłem tutaj was zalewać slajdami, byłoby podobnie. To zwróćmy uwagę teraz może na kreację. Weźmy sobie Cannes Lion, czyli najbardziej renomowany konkurs kreatywności reklamowej i efektywności reklamowej. Zobaczmy sobie, jakie są wiodące kanały w marketing mixie, czyli ten kanał, na który jest przeznaczanych najwięcej pieniędzy. I okazuje się, że zarówno telewizja, jak i online wideo wiodą prym jako główny kanał komunikacji marek. Nie dlatego, że wideo jest najciekawsze albo najwięcej dla nich można zarobić, dlatego agencje rekomendują wideo, tylko dlatego, że rzeczywiście jest najbardziej efektywne. A media społecznościowe są daleko, daleko w tyle. Dlatego to jest kolejny przykład, że to wideo, dlatego między innymi, że ma więcej zmysłów. Oddziałuje zarówno na słuch, jak i na wzrok. Z kolei także wideo to jest większa ekspozycja danej marki i łatwiejszy sposób wzbudzenia emocji. Tak, ponieważ nie będziemy się patrzeć na jeden obrazek przez kilka minut, a jesteśmy w stanie oglądać jedno wideo przez kilka minut. W związku z czym wideo powinno być główną formą komunikacji marki i główną formą komunikacji naszej kampanii. Podsumowując te wnioski, jaka powinna być idealna kampania? Przede wszystkim powinna odpowiadać na potrzeby biznesowe, czyli nie składać życzenia siatkarzom, tylko mieć konkretny cel, czyli na przykład celem wzrost
świadomości marki, a najlepiej wzrost skojarzeń z marką. Powinna budować skojarzenia istotne dla kategorii, czyli składanie życzeń siatkarzom, czy mówienie o Banksem i o sztuce wyboru w przypadku marki Łowicz jest zupełnie bez sensu, bo marka Łowicz, z tego co wiem, akurat komunikuje dostępność i łatwość korzystania z ich produktów, a nie to, że jest sztuką wielką. Tak? Kolejna rzecz to jest to, że dociera do wszystkich, czyli komunikujemy się do wszystkich użytkowników naszej kategorii, a nie tylko do mężczyzn 18-25, bo oni najczęściej kupują i to wynika z naszego Google Analytics. Super. Wśród tych osób najszybciej zwiększymy sprzedaż tu i teraz. Ale my prowadzimy firmę z reguły nie tu i teraz, tylko prowadzimy ją dlatego, aby mieć efekty przez wiele lat. Oraz kampania opiera się na wideo, ponieważ to jest najbardziej efektywna forma przekazu. I będę chciał wam teraz pokazać takie dwie krótkie kreacje, gdzie klient zaufał i kiedy powiedziałem klientowi, drogi kliencie, bez sensu jest to, że prowadzisz kanał YouTube i że publikujesz na Facebooku bardzo często, bo to jest ryzyko fuck-upu, bo nie docierasz do właściwych osób. Spróbuj stworzyć kampanię dla jednego produktu, która pokaże wszystkim osobom, że nie ma sensu samemu tworzyć środków do mycia felk, skoro są tanie i gotowe sposoby. A co to jest? Spirytus, paliwo rakietowe i takie tam. Mówię ci, że wreszcie doczyszczę te felki. Trochę za mało bursztynu. On jest ze wschodu. Postaw na sprawdzone sposoby. Spryskujesz, czekasz kilka minut, brud znika, a felgi stają się czyste. Roton od K2. Polecam. Krzysztof Hołowczyc. Ta kampania ma jeden cel. Zakomunikować wszystkim osobom, że istnieje produkt specjalnie dedykowany do czyszczenia felg. Budowała skojarzenia istotne dla kategorii, ponieważ mówiła o tym, że nie ma sensu samemu tworzyć takich środków. Docierała do wszystkich, ponieważ zasięg wynosił wiele milionów i opierała się na wideo. Wyniki sprzedażowe były takie, że nie mogę wam niestety ujawnić wyników sprzedażowych, ale mogę wam pokazać coś, co jest z nimi skorelowane, czyli zainteresowanie użytkowników Google poprzez Google Trends. Wyróżnijmy sobie ten fragment. Klient rok do roku wydawał te same środki budżetowe na daną kampanię i teraz, kiedy odpalił kampanię wideo, zwielokrotnił swoją sprzedaż. To są wyniki dla dwóch produktów komunikowanych w ten sam sposób, Roton i Gravon. I to, co się stało, to jest to, że klient po pół roku wrócił i powiedział: Maciek, masz kilka razy więcej pieniędzy i chciałbym mieć znowu takie efekty, a skoro dam ci kilka razy więcej środków, to może osiągniesz znowu kilka razy większą sprzedaż. Więc tutaj chciałbym wam pokazać kolejny spot, który pokazuje, że wideo może budować emocje i może pokazywać, że nie warto stanąć w polu, bo wstyd przed znajomymi jest dużo bardziej kosztowny niż to, że zaoszczędzimy 10 zł na płynie chłodniczym. Słyszysz, jak ta maszyna mruczy? No właśnie nie bardzo chyba. Dlaczego nie jedziemy? Nie wiem. Spryskiwacze są? Nie wiem, czemu nie odpala. Kierowcy często przywiązują wagę do wymiany opon, klocków hamulcowych. Są takie poważne. Stara szkoła reklamy. Chodzi o to, panowie, że kierowcy często lekceważą wymianę płynu chłodniczego. Lejąc byle co, uszkodziłeś chłodnicę i zagotowałeś silnik. I tak ciesz się, że nic więcej nie... Nie mogę się denerwować. Wtedy spada mi cukier. Dobry płyn chłodniczy nie tylko zabezpiecza silnik przed przegrzaniem i nie zamarza w zimie. Przede wszystkim chroni układ chłodniczy przed korozją. Jest jak dobry, sprawdzony ochroniarz. Co jest, panowie? Nic, proszę pana. Kto to? To ochroniarz Lotka. Pisze mu też żarty. Gdzie on jest? Cukier mu spadł i muszę mu podpiąć kroplówkę z karmelem. Wracając do tematu, kiepski płyn do chłodnic jest jak pożyczka chwilówka. Masz 10 zł w kieszeni, ale zaraz wychodzą prawdziwe koszty. Wymiana chłodnicy. 600 zł. Naprawa głowicy. 2000 zł. Wymiana pompy wody. Kolejne 800 zł. Kompromitacja przed kumplami. Tego nie da się wycenić. Zatem co wybrać? Nie ryzykuj i wybierz K2 Cooler. Wysokiej jakości płyn do chłodnic, którego opatentowany skład chroni twój silnik przed przegrzaniem, a układ chłodniczy przed korozją. Powiedz jeszcze o normach. K2 Cooler spełnia rygorystyczne normy, posiada jakość potwierdzoną w badaniach Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
oraz certyfikat zgodności wydany przez Instytut Transportu Samochodowego. Więc jeśli dbasz o swoje auto i nie chcesz stanąć w polu, wybierz Cooler od K2. A listę sklepów, w których jest dostępny, znajdziesz klikając w link. Trzcina, Wendler, może byśmy coś zjedli? Jasne, co jest otwarte? Wszystko jest 16. Polecam, Krzysztof Hołowczyc. Więc zamiast tworzyć wielu postów na temat K2 Coolera, klient zdecydował się na kampanię. Także z jednego powodu. Tworząc wiele postów, tak naprawdę one kreatywnie wcale nie wzbudzają śmiechu, nie budują tych skojarzeń i są, nazwijmy to, przeciętne. Ale kiedy całą naszą energię możemy skupić tylko na jedną kreację, to oprócz tego, że jest ona częściej zapamiętywalna, to także mediowo bardziej się opłaca, bo koszt wyświetlenia takiego filmu na Facebooku, żeby użytkownik obejrzał przez 15 sekund, jest niższy niż 1,5 grosza. Dzięki temu, że uzyskuje on bardzo dobre wyniki zaangażowania na Facebooku i podobnie na YouTubie koszt dotarcia oscyluje w granicach grosza, a czasami poniżej 1 grosz udaje się schodzić. Więc wtedy z każdych tysięcy zainwestowanego budżetu mamy znacznie więcej, ponieważ kreacja oprócz tego, że jest dobra i buduje skojarzenia i struktury pamięciowe, to jeszcze mediowo pozwala nam dotrzeć do szerszej grupy osób. Ja z takim, mam nadzieję, ja z takim właśnie przekonaniem, że jedno wideo sprzedaje więcej niż 365 postów, was zostawiam. Mam nadzieję, że udało mi się was do tego przekonać i bardzo dziękuję za dzisiejszą prezentację i życzę wam miłego dnia. Dziękuję bardzo.